Cześć! Cześć! Z tej strony Wolpina! A ja jestem... Kim ty jesteś? W parku. A dzisiaj będzie review tych lodów z ekipy. Z tyłu pokazałeś. Ekipy. Ekipa ponosi. Ogólnie dowiedziałam się, że ten smak jest smaczniejszy. No, ja wziąłem smak cytrynowy w polewie o smaku gumy balonowej. A ty? Torbetowe, truskawkowe w polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. No dobra. Tak wygląda opakowanie. Wygląda każdy bardzo... Każdy już je widział. Bardzo ładnie, młodzieżowo. Każdy już je widział. No, ale nie wiem, po co pokazujemy. Podobają mi się te kolory. O, też. A te mi się bardziej podobają, po stronach maty. Więc już otwiera. Jak sprawdzimy twoje adresy, gdzie jestem? Wiecie, ja wam pokażę poradnik, jak prawidłowo otwierać lody. Szukacie sobie patyczka i żeby nie otworzyć na przykład z tej do strony, co się je, to na początek musicie szukać patyczka i otwieracie. Dziękujemy za ten piękny poradnik. Bardzo mi zmienił moje życie. Otwieramy, czy... Co? Nie wiem. Każdy otwiera swojego? Dobra, nie wiem. Aj, ramba. Ale fajnie jest lody, jakbyś się chorym. No. Jeszcze. O, wyciągam. A, to pachnie. No, no pachnie. Dokładnie. Jesteśmy na haju. Dobra, hajem. Dwa debile jedzą lody przed kamerką. No, rzeczywiście jest tutaj strzelający. Cekę w Boże. Cek. Cekiny. Brokat. Rzeczywiście tu jest strzelający cukier. No. Smakuje jak typowy lód. Lód wodny. A to strzela. Boże. Boże, bo zasałem cały. Smakuje. Ma taki wygląd. O ten. Jak jesteś dziewczyną i masz okres. Ma tak porównać lody do okresu. Do krwi. Do miesiączki. Już wszyscy stracili apetyt. Już wszyscy stracili apetyt. A to wygląda źle. Boże, nie włączyłem oświetlenia. Profesjonalny youtuber. Profesjonalny. Dobra, jesteśmy. No przynajmniej jesteśmy płynni. I przeklinałam, przepraszam. A kiesz. Ej, dopiero teraz jadłam to. A łamo jest. Podrobiłaś se. Ale nie są zimne. One są dobre. No są dobre. W miarę. Ale nadal zastanawia mnie ten hype. Dlaczego? Przecież to są zwykłe lody wodne. No bo to jest ekipa. No tak. O, chodź. Nie przygonię. Znajdzie się za trzy. No tu jest polewa, widziałem ją. Znajdzie się za 3 dni. Ale już znalazłem polawę leżącą na podłodze. To jest dobre. Bardzo fajny content. Nagrywamy się jak jemy loty. Ale tutaj będziemy przez 10 minut. Weź nazwij ten odcinek. Debile jedzą przez 10 minut lodejki. Weź powiedz, że ja razu powiedziałam, o, fajny ten papierek. Mi się podoba najbardziej papierek. No i też. Mogę go sobie wziąć? A same lody wyglądają... Wymienisz się papierkiem, bo już mam taki jeden. Okej, to się wymieni. Ale później. Dobra, później. Sam lód wygląda takie 2 na 10. 3. No 3. Ale jest dobry. Dobry, widać, że jest. Na przykład różni się tak od kaktusa tym, że kaktusa jest mniej tego... Tej polewy. Tej polewy, co nie? A tutaj jest do... To prawie. No, prawie. To jest duży plus. Miałam spiczynkę i wyglądam jak alternatywka. Alternatywka. 2021. A ja kupiłem sobie czapkę dla webów. No to całą polewę. Już raz. Całą polewę dałem. W takim tym. Ja po prostu rozkoszuję się tym lodem. Nie pokazałam do kamery. Rozkoszuję się tym lodem. No. W ogóle jest weekend, fajnie. W ogóle. A ja już chyba chora zostałam.
Zjadłaś jednego loda i już jesteś chora. Nawet nie zjadłaś go do końca. Nie no, ta cytryna jest okej. Okay. Żetowa śminka. Ta cytryna jest okej. Okay. Daj spróbować. To mi daj spróbować. O, to jest nawet lepsze. Daj to kupo. Dobra, masz kupo. O nie, ja sobie dzisiaj język poparzyłam i tą cytrynę teraz zjadłam. O, baj. Ej, a jeśli byście się pytali, gdzie to mam, skąd to mamy, to wam nie powiem, ponieważ ja nie wiem. W groszku było. W groszku szukajcie. To samo może być, czasami nie. No to jest taka reguła dziwna, że raz nie, raz nie jest, to mówię, bo wykupują cały sklep. A nie wiem, jak kurde to się można zrobić, ponieważ u nas na osiedlu chodzi dużo kidów. A mówię, u nas na osiedlu chodzi dużo kidów, a i potem ktoś powie, sama jesteś kidem. Ale tak nakryła się nas. Czemu subskrybuje Kacpra Lajtuza? Zapomniałam go odsubskrybować. Dobra. Dzisiaj przy was odsubskrybuję Kacpra Rajtuza. I on zobaczy ten film i będzie się darł. Tak, patrzcie. Nawet wyszukałam go, jego Kacpra Rajtuz. Już zjadłem całego loda. Teraz tutaj przy was. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, zjadłem całego. Jeszcze się nie żegnamy. No jeszcze ty musisz zjeść loda. Powiedz, oceń smak. Dobry. To jest jeden z lepszych lodów, który jadłem. Na takich sklepowych. O, widzicie. Ja ten jest okej. Okay. Ten mi bardziej smakuje niż ten. No, mogę wziąć ten, ale... Znaczy no, kupiliśmy trzy takie lody. Jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden, ale to dla mamy. A jest młodzieżowa. Nasza mama wyjął obok ekipie Friza. Bo nawet w uwadze było. No. Ja jem patyczek cały sam. Jakbyście pytali, co robię z swoim życiem, to wam powiem. Jem przez 11 minut, 15 sekund, 16, 17 loda ekipy. Pozdrawiam. To jeszcze kręcimy na YouTube'a. Jesteśmy bardzo ambitnymi ludźmi. Sobie. To jest koniec internetu. Co ty robisz za minę? No bo mi się chyba usta przewarbiły od tych modów. Darmowe lusterko. To jest kamera. Kurde, ściekam. Kamera w rozdzielczości VGA. Chyba, nie wiem. Że niby to jest w HD, ale... Tak, ale tutaj widać ziarno, kurna, milion ziaren. Jak można gryźć lody? Potem to tak zęby bolą. Tak, bo jakby każdy ma... Niektórzy mają wrażliwe zęby i... Jak gryzą loda... To ja. To od razu... Ach, boli mnie. Już spałaszowany. Patyczek jeszcze jest. Dobre. Dobre. Bardzo. Nie no, nie bardzo. Nie, ten bez jest przesady. Lepszy. Ten jest chyba... Ten jest lepszy od... Tego. No, ale ten ma ładny papierek. Ten ma ładny papierek. Znaczy ogólnie papierki są ładne. No tak. Fajnie, fajnie, super. No, oddajmy ocenę tych lodów. Ja daję... Ja daję 8. Ja daję 7,5. 8. 8 jest taką ceną dobrą. Już kończymy? Nie. Co tam u was? Życie? Chcę pozdrowić wszystkich ósmoklasistów, bo zdawali egzaminy i mam nadzieję, że wam dobrze one poszły. Pozdrawiam. To już by było... Dziękuję wam mordeczkę za oglądanie, pa! Dobra, normalnie się... Pa! Hello. Dobra, to już by było na tyle w tym review. Kończymy ten cyrk. Cyrk. Pa. Pa. Pa, pa, pa. Pa. Tego nie było. Dobra.